Tak, dobrze będzie? Tak. No ja uważam, że jest doskonale, tak. Naprawdę. No u ciebie wszystko jest perfekt, więc to do tego nie mam wątpliwości. No to znakomicie, dobrze się razem prezentujemy, ale oczywiście najważniejsze jest to, jak się będzie prezentowała nasza para młoda, która wygra ten konkurs, czyli wygra wesele z Opolanką, a atrakcję, przypomnijmy, na to przyjęcie weselne zapewni architekt imprez. Drodzy Państwo, przed nami wielki finał, nim powiemy o naszych parach, które pozostały w tej części naszej zabawy, to podziękujmy za udział fantastycznej parze, która, no właśnie, widzę, że już dziewczyny biją brawo, bo Alicja i Mariusz rzeczywiście walczyli z wami do samego końca i pojedyncze głosy tak naprawdę decydowały o tym, kto znajdzie się w tym odcinku finałowym. Rzeczywiście bardzo dziękujemy za Państwa głosy, bo widać, że zaangażowanie jest bardzo duże i walka jest bardzo zacięta, ale wyrównana, tak jak Donat powiedziałeś, a z nami zostały para numer jeden i para numer dwa, czyli Wiktoria i Patryk i Martyna i Damian i to właśnie oni będą walczyć w wielkim finale o tę główną nagrodę. No ale właśnie, powiedzmy w takim razie o zadaniu, które przygotowaliśmy, właściwie o zadaniach, które przygotowaliśmy tak, na ten odcinek. Tak naprawdę to będzie dwustopniowa zabawa i każdy z Was będzie miał w niej naprawdę spory udział. Ale teraz Wam nie powiemy, cóż to dokładnie będzie, bo za chwilę zaprowadzimy Was do miejsc, w których razem będziemy, no właśnie, czy razem będziemy spędzać ten czas, czy może zróbmy tak, że Ty zaprosisz pary w jedno miejsce, a ja w drugie, co? Możemy tak zrobić, tylko w takim razie, no to teraz kto zaczyna? Tak, kto zaczyna? No to niech zdecyduje marynarzek, okay, dobra? Okej, no to tak? Co? Raz, dwa, trzy. No to w takim razie... Daria zaczyna. Tak, no to no, drodzy Państwo, ja zapraszam Państwa do pierwszej lokalizacji, no gdzie będziemy się mierzyć z pierwszym zadaniem. No to prosimy bardzo. A zatem witam Was w pierwszej lokalizacji. Tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, dziś taki wyjątkowy odcinek, no bo to w końcu finał, zatem poprzeczka musi być wysoko zawieszona. Ale żeby nie było tak prosto, to tym razem poproszę też, żeby para numer jeden, czyli Wiktoria i Patryk, żeby pozostali ze mną. Natomiast para numer dwa, czyli Martyna i Damian, zapraszam Was na krótki spacer po naszym pięknym Opolu. Na razie nie zdradzę, na czym polega zadanie. Myślę, że się domyślacie, ale to na razie pozostanie tajemnicą. Zapraszam zatem Was. Jesteśmy w salonie sukien ślubnych, nieprzypadkowo, dlatego że właśnie z tym będzie związane Wasze pierwsze zadanie. Ale trochę nietypowo, dlatego że chcielibyśmy, żeby tym razem to mężczyzna wystylizował swoją kobietę. Wow! Ale bez podpowiedzi, bez podpowiedzi. Tutaj będziemy sprawdzać Wasze dopasowanie i to, jak bardzo są spójne Wasze gusta. Zatem bardzo bym chciała, Patryk, żebyś rozejrzał się teraz po sukniach po ofercie salonu i wybrał coś dla Wiktorii, ale żebyś nie został tak zupełnie sam sobie, to tutaj mamy panią Dorotkę z salonu, która pomoże ci coś wybrać dla swojej przyszłej żony. Wystylizuj ją tak, jak chciałbyś ją zobaczyć na ślubnym kobiercu. Zatem dajemy ci tutaj parę minut, żebyś się rozejrzał i coś wybrał, a ciebie zapraszam w takim razie na zewnątrz, czyli sobie chwilę porozmawiamy. To co, zapraszam. Nie słyszę, to myślę, że możemy tutaj sobie troszkę właśnie o tych kreacjach ślubnych porozmawiać. No to jest taki dzień, o którym każda kobieta marzy, bo każda wyobraża sobie siebie w bieli na tym ślubnym kobiercu. No właśnie, czy ty też marzysz o tej białej sukni, czy jednak tutaj chciałabyś trochę to przełamać i może jakieś ekri, może jakiś szampański kolor, a może jakiś wręcz stalowy? Jaki ty masz ten typ sukni ślubnej? Skupiam się raczej na bieli, natomiast no, chcę przymierzyć jakiś właśnie taki inny odcień i zobaczyć, jak też do mojej cery będzie pasowało, więc tutaj jestem otwarta na propozycje. Ale już rzeczywiście przeglądasz gdzieś tam strony sukniami ślubnymi, czy też zaglądasz do salonów, czy na razie sobie to zostawiasz te decyzje na koniec już? No przeglądam, bo jednak długo się czeka na ten odbiór, także oglądam, no szukam tej idealnej. A czy właśnie z Patrykiem rozmawialiście może na ten temat? Czy on się czegoś domyśla, jak ty właśnie chciałabyś wyglądać w tym dniu, jaki właśnie jest twój typ, czy w ogóle orientuje się, no co wybierasz, tak? W jakich ubraniach gustujesz?
No mniej więcej zna krój sukienki, natomiast jakiś tam szczegółów nie, także jestem ciekawa, co wybierze. Ja też jestem właśnie tego ciekawa, zatem no myślę, że to jest dobry moment, żeby zajrzeć i sprawdzić, co tam Patryk wybrał. Tutaj na przykład mamy kolczyki z perełkami. Jeśli suknia posiada perły, posiada kamienie, także mogły być na przykład kolczyki dłuższe, są kolczyki krótsze. To ja się wtrącam, przeszkodzę i zaglądam. Patryk, no na jakim jesteś etapie? Dokrywamy dodatki, mianowicie jesteśmy na etapie kolczyków. Suknię mam już wybraną. No ale jak trudny wybór? Troszeczkę trudny jest wybór, jak to facet. Jak ma wybór, to się troszeczkę gubi, ale pani też mi pomogła. Podałem gusta Wiktorii i daliśmy radę. A swoje właśnie? Czy brałeś pod uwagę tylko bardziej Wiktorii, czy jednak to, co ty byś chciał zobaczyć? Pomieszałem to. To jest troszeczkę moich, troszeczkę Wiktorii, z tego co wiem. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Okej, czyli kompromis. No to ja myślę, że jak masz już biżuterię, to znaczy, że całość, bo biżuterię dobieramy zwykle do już sukni, więc Patryk, ja bym chciała, żebyś zaraz mi zaprezentował i państwu, żebyś zaprezentował to, co właśnie wybrałeś i co chciałbyś zobaczyć na szumnym kobiercu, więc zapraszam cię tutaj i opowiedz nam właśnie o tym swoim wyborze. Więc tak, Wiktoria wspomniała, że chciałaby księżniczkę w kształcie litery A. Ta jest troszeczkę litera A, troszeczkę już po taką księżniczkę podchodzi. Jest tutaj dodatek, mianowicie mamy tutaj brokat, który moim zdaniem świetnie tutaj się komponuje z dodatkami na górze. Jest to krystaliczna biel. Myślę, że Wiktoria będzie wyglądać w tym obłędnie. No i widzę też, że dobrałeś welon i to welon krótki, ale także ze zdobieniami. Tak, wiem, że Wiktoria chciałaby upiąć włosy na weselu, więc krótki welon taki będzie moim zdaniem idealny. Są też lekkie dodatki komponujące się właśnie z dodatkami na sukni. Okej, no właśnie, a co z tą biżuterią? Biżuteria? Dograłem właśnie pod suknię, żeby wszystko było idealnie. Zatem to jest wybór Patryka, biel, bogato zdobiona góra, krótki welon. No ale właśnie, teraz musimy to skonfrontować z oczekiwaniami Wiktorii, więc zapraszam ją teraz. To jest ten moment, kiedy zobaczysz, co wybrał dla ciebie Patryk, no i sprawdzić, czy rzeczywiście to jest to, co ty sobie wyobrażałaś. Wow, jest piękna. Mam nadzieję, że na mnie też będzie taka. No to właśnie zaraz przekonamy się, czy rzeczywiście będzie taka i czy twoje oczekiwania pokryją się z oczekiwaniami Patryka. Zatem to jest ten moment. To nadszedł ten wyjątkowy moment, punkt kulminacyjny tej części. Już za chwilę Wiktorię zobaczymy w całej okazałości. No i Patryk, czy ty jesteś na to gotowy? Jestem gotowy, róbmy to. Róbmy to, jesteś przekonany? Tak. No to pani Dorotko, odsłaniamy. Wow. Zapiera dech w piersiach, naprawdę. Ale twoja stylizacja na twojej przyszłej żonie, czy w ogóle Wiktoria w tej stylizacji? Wiktoria wygląda olśniewająco. Wygląda lepiej niż sobie wyobrażałem, naprawdę. No to dobrze w takim razie, to poznajmy teraz opinię Wiktorii. Jak ty się czujesz w tej sukni? Czy rzeczywiście Patryk się wstrzelił w twoje oczekiwania, twoje wyobrażenia? Tak, wstrzelił się. Jest bardzo wygodna i piękna przede wszystkim. Dużo blasku ma. Welon bym zamieniła, ale jest wszystko idealnie. Co, będziesz się tym inspirować przy wyborze tej już jednej jedynej sukni? No myślę, że tak. Chociaż może cię zaskoczę jeszcze. Czyli rozumiem, że wy się trzymacie tej tradycji, że pan młody nie powinien widzieć panny młodej przed ślubem. No tak myśleliśmy, ale traktujemy to jako zabawę. Czyli jeszcze wiele się może zdarzyć, jak coś to suknia już jest wybrana, wiemy gdzie celować, zatem no ja myślę, że to jest ten moment, Wiktoria, żebyś się jeszcze sobie dobrze przyjrzała. No Patryk, ja widzę, że tobie naprawdę zaparło dech w piersiach, więc jeszcze tutaj przypatrz się swojej przyszłej żonie, ale tak wiesz, z takim lekkim dystansem, żebyś miał niespodziankę. Niespodzianka i żeby pecha nie przyniosło. Super, to bardzo wam w takim razie dziękuję. Zadanie pierwsze w waszym wykonaniu jest zaliczone, a my w takim razie czekamy na parę numer dwa, czyli Martyna i Damian już za chwilę tutaj się pojawią. No i zobaczymy, jaki będzie ich wybór.
numer 2, czyli Martyna i Damian już ze mną w salonie sukien ślubnych Biały Sklep. No właśnie, jesteśmy w salonie sukien ślubnych, więc pewnie domyślacie się, z czym będzie związane wasze zadanie. Ale tak jak już wspomniałam wcześniej, to jest finał, więc no nie może być za prosto. Zatem to nie będzie tak, że ty, Martyna, się rozejrzysz, powiesz, że ty chcesz tę suknię. Nie, nie, nie. Ja bym chciała, żeby właśnie Damian wybrał stylizację dla ciebie, tak jak on by sobie ciebie wyobrażał już na tym ślubnym kobiercu. Z nami jest pani Dorota z salonu i ona pomoże ci tutaj coś wybrać, ale oczywiście tak, żeby za bardzo nie podpowiadać. Sprawdzimy, jak dobrze się znacie, czy macie wspólne gusta, no i rzeczywiście, czy te wasze wyobrażenia się pokrywają. Zatem ja ciebie, Martyna, zapraszam na taką krótką pogawędkę, no a ty, Damian, do dzieła, rozejrzyj się i wybierz coś dla swojej przyszłej żony. Okej. Jedziemy. Damian wybiera suknię ślubną, zatem to jest ten moment, żebyśmy sobie trochę tutaj pogawędziły. Salon sukien ślubnych, Biały Sklep, no ale właśnie, czy suknia ślubna też w twoim wyobrażeniu powinna być biała, czy jednak widzisz siebie może w jakimś innym stalowym albo ekri kolorze? Powiem szczerze, że widzę się w klasycznym kolorze bieli. Aczkolwiek byliśmy ostatnio też na weselu, gdzie pani młoda pokazała się w czerni. Było to naprawdę fascynujące i złapało za oko. Ale jednak ja chyba pójdę właśnie w klasyczną biel i zobaczymy. Ale nie wiem, może rybka, czy księżniczka w kształcie litery A, bogato zdobiona, czy może bardziej prostota? Powiem tak. Jestem w rodzinie najmłodszą osobą spośród czwórki rodzeństwa i zawsze moja rodzina opowiadała, że jestem taką sroczką, która lubi wszystko, co się świeci i jest w koronkach. I tak myślę, że to też będę celowała w tym klimacie, ale też, żeby była taka delikatna i może lekko rozkloszowana, ale takiego szczególnego typu to nie mam. A czy rozmawialiście już o tym z Damianem, jak właśnie widzielibyście waszą ceremonię, jakie stylizacje, czy to jest jeszcze gdzieś tam przed wami? Jeżeli chodzi o stylizację Damiana, tak? Na przykład. Wasza i twoją, i Damiana. Rozmawialiśmy tak... Troszeczkę tylko, szczerze powiedziawszy. Jeżeli chodzi o Damiana, no to też w jego kwestii on, wiem, że będzie lubił na pewno coś bardziej ostrzejszego, coś z takim pazurem i charakterem, więc na pewno nie będzie to klasyczny kolor, czerni czy granatowy. Coś pewnie pokombinujemy. A jak będzie wyglądać ceremonia, no to myślę, że w plenerze, gdzie będziemy się na pewno czuć swobodnie, oboje ze sobą. Czyli już znamy twoje wyobrażenia, a teraz myślę, że czas przyjrzeć się temu, co wymyślił Damian. Oczywiście ciebie jeszcze proszę o pozostanie. Na razie to ja sprawdzę, jak on sobie radzi z tym wyborem. No to co, welon długi czy krótkie? Bo widzę, że dwa trzymasz w dłoni. Nie wiem, muszę sprawdzić. Okej, dobra, czyli sprawdzasz w praktyce. No dobrze, tutaj się dobrze układa, tak? I tak dobrze się układa, tak? No, elegancko. Elegancko, to dobra, to teraz welon numer dwa, czyli ta dłuższa wersja. Ale widzę, że tu pełna profeska, bo tu już nawet wiesz chyba, jak wpinać ten welon, nie? Także nie będzie problemu. Zostałem przyuczony. Okej. Przyuczony, ale to rozumiem, że nie masz doświadczenia jeszcze na swoim ślubie, tylko raczej na czyimś, tak? Na czyimś, dokładnie. Tak, to ma być pierwszy. Okej, i ostatni. I trzymamy za to mocno kciuki, nie bierzemy innej wersji pod uwagę. No ale właśnie, którą wersję wybierasz, jeżeli chodzi o welon? Wybieram bramkę numer jeden. Bramka numer jeden, a dlaczego? Bo co będzie wygodniejsze dla ciebie czy dla Martyny? Jest krótszy, więc chyba będzie jej łatwiej tańczyć, a jednak zależy mi na tym, żebyśmy mogli przetańczyć całą noc. Plus do tego ma takie elementy, gdzie trochę coś świeci, a Martynka to jest jednak taka sroczka, wiesz. Okay. To... Czyli musi być efektownie. Zdecydowanie, tak. Okej, no to skoro masz welon... Musi błyszczeć. No i na pewno będzie błyszczeć, bo tak patrzę na suknię, to jest chyba już ten twój wybór. Opowiedz nam o tym, dlaczego właśnie zdecydowałeś się wybrać tę suknię. Okej, no to koronka. Jednak okazuje się, że wszystkie są koronkowe, więc to nie jest taki prosty wybór pod tym kątem, ale spodoba... Ale zgodnie, że koronka będzie. Tak, to myślałem. Podoba mi się wzór, fajne ma tutaj wykończenie, że jest w koralikach. No i znowu nawiązanie do sroczki. Zobaczcie, wszystko tutaj błyszczy, nie?
Okej, okay, a oprócz tego jakaś biżuteria, czy to już wystarczy? Tak, no biżuterię też mamy jakąś wybraną. Okej, okay, czyli za chwilę rozumiem, że zobaczymy ją w całej okazałości już na Martynie, tak? Tak, zdecydowanie. I to bardziej patrzysz tutaj, że tobie się podoba i ty chciałbyś, żeby właśnie tak wyglądała Martyna, czy tutaj jednak były jakieś wcześniej konsultacje, tak w ogóle, kiedy rozmawialiście o ceremonii i Martyna wspominała, że właśnie może by chciała taką błyskotkę. Nie, no trochę wiem jednak, co lubi, więc myślę, że idę w tym kierunku, co ja lubię i staram się też przycelować, znaleźć jakiś kompromis w to, co ona lubi. Okej, okay, no to zaraz sprawdzimy ten kompromis, a ja w takim razie już idę po Martynę. Martyna, ja cię zapraszam. To jest teraz ten moment i ta chwila prawdy. Martyna, zapraszam cię tutaj. Przejdźmy koło Damiana. To nie ten. To nie ten. Okej, okay, czyli te opcje odrzucamy. Ja myślałam, że możemy to oddać już tutaj. Tak jest. Pani Dorocie, żeby nie kusiło, żeby nie było żadnych zmian decyzji już na samym końcu. No właśnie, Martyna, jak ty się zapatrujesz na taką stylizację ślubną? No jest przepiękna. Naprawdę jestem zdziwiona i... Zaskoczona, no to przecież... zaskoczona. Jest naprawdę przepiękna. Ja mogę ci tylko podpowiedzieć, że tutaj Damian się bardzo starał, łącznie z tym, że troszkę były przymiarki na sobie. Ale nie będę zwracała więcej szczegółów, to już po programie sobie wszystko wyjaśnię. Sobie w odcinku. No to będzie na mnie czekać niespodzianka faktycznie kolejna. Dokładnie, Damian, czy takiej reakcji właśnie się spodziewałeś? Tak, chociaż jeszcze no musi ubrać i dopiero wtedy zobaczymy co i jak. Okej, okay, no to w takim razie sprawdźmy rzeczywiście to dopasowanie wasze. Ja myślę, że to jest właśnie teraz ten moment, żeby Martyna weszła do przymierzalni, a ja ciebie, Damiana, zapraszam i oczekujemy tej prawdziwej już reakcji na to, co za chwilę zobaczymy, jak się zaprezentuje Martyna w swojej sukni ślubnej, wybranej oczywiście przez Damiana. Martyna już przygotowana jest w przymierzalni, ale jeszcze jej nie pokazujemy, dlatego że właśnie Damian, ja widzę, że tutaj tak drepczesz, są emocje. Zniecierpliwiony, no pewnie, przecież nigdy jeszcze nie widziałem swojej narzeczonej w sukni ślubnej. No i za chwilę zobaczysz, natomiast właśnie, czy bardziej się przejmujesz tym, czy będzie jej się podobało, czy bardziej tym, czy to będzie zgodne z twoją wizją? Nie, no co ty, jestem po prostu mega ciekawa, jak wygląda i tyle. Okej, okay. No to co, jesteś gotowy, rozumiem? Tak, jedziemy. Bramka numer jeden. Czuję presję. Okej, okay, dobra, nie trzymamy cię już dalej w napięciu. Zatem to jest ten moment, pani Dorotko, to co? Odsłaniamy, uwagę. Dobra, muszę pilnować słownictwa. Wow. Żeby było cenzuralnie. No właśnie, ja o tym się staram. No, ale trochę za nie mówiłem. Mogę tam podejść i idę sobie, co się będę pytał. Bardzo. Pięknie. Wow. Przepiękna sukienka. Wow. Piero, no będziemy się hajtać. Ale widzę tutaj, że tak troszkę drżą ci usta, czyli co, no jednak są te emocje, jest no wzruszenie. Są, no przecież nigdy nie widziałem jej w sukni ślubnej, nie? Ale to powiedz, no właśnie, w sukni ślubnej, ale to czy jak wygląda w tej sukni ślubnej, czy pięknie, zjawiskowo, wiesz, no o to chodzi, bo suknia ślubna, okej, okay, ona zawsze robi wrażenie, no ale właśnie jakie to wrażenie jest? Daria, słowami tego nie wyrażę. No. A, no to już trochę wyraziłeś sobie przed chwilą. Tak, to mogę zrobić ach, och, ach, no pięknie leży, włosy tu ładnie odsłonięte, koronka pięknie się prezentuje, błyszczy się jak to moja ukochana sroczka lubi, no jest tak jak powinno być, nie? No to super. Rewelacja. No właśnie, to czy faktycznie jest tak jak powinno być, czy to jest zgodne z twoją wizją, Martyna? Tak, zdecydowanie jest to zgodnie z moją wizją, trafione w punkt i miłym zaskoczeniem też dla mnie jest welon. Nie spodziewałam się tego, nie miałam tego w planach, aczkolwiek bardzo mi się spodobało. A suknia jest naprawdę przepiękna, biżuteria dobrana cudownie. Jestem zachwycona. Czyli co, zainspirujesz się tym? No bo na razie nie możemy powiedzieć tutaj przy Damianie, że to będzie dokładnie ta suknia, czy to będzie dokładnie tak samo wyglądała. Myślę, że będzie to właśnie w tym kierunku szło, tak jak jest teraz. No ale właśnie zachowujecie te tajemnice zgodnie z tradycją, że pan młody nie będzie widział pani młodej przed ślubem, czy jednak tutaj więcej spontaniczności? No ta tradycja już została złamana teraz, w tym momencie, więc już pan młody mnie w sukni ślubnie zobaczył. Ale tu mówimy o tej dokładnie, która ma być. No chyba, że rzeczywiście to ma tam być, to ja tutaj nie wnikam. Ale jeżeli będzie to podczas naszego ślubu, to jak najbardziej będę się kryła przed panem młodym, zanim się mu pokaże. No, żeby
żeby znowu była, nie była ta reakcja, nie? Znowu och, ach, oniemienie, brak słów. To ja myślę, że nawet jeżeli to będzie ta właśnie suknia, to zdążysz troszkę odczekać, już troszkę zapomnisz, oczywiście obejrzysz odcinek, ale potem już troszkę zapomnisz, no i znowu będziesz miał właśnie ten efekt wow. Zatem Martyna i Damian widzę, że tutaj oboje na tak, tak? Czyli są zgodne wersje, zatem ja wam bardzo dziękuję. Druga para także się zaprezentowała, no to teraz to było zadanie dla panów. Damian i Patryk się z niego, myślę, że bardzo dobrze wywiązali. Teraz czas na nasze panie, przyszłe panny młode. Żegnamy zatem Salon Sukien Ślubnych Biały Sklep i bardzo dziękujemy pani Dorocie za asystę, za współpracę, za pomoc. No i tutaj już do gry włącza się także Donat. Dzień dobry, witam serdecznie obydwie pary. Widzę, że w dobrym humorze chyba panie, ale panowie to mam wrażenie, że chyba nawet jeszcze lepszym. Witam was bardzo serdecznie, ale w drugiej części to nie koniec zadań na dzisiaj. Zapraszam was do drugiego z salonów, który będzie was specjalnie gościł. Panie miały swoje chwile, za chwilę mieć będą je panowie. Więcej zdradzić, kochani, tak, nie mogę, ale na pewno będzie to różnie, równie wzruszające, jak to było w przypadku pierwszej części naszego spotkania. To ja proponuję tak, Patryk i Wiktoria zostają, natomiast para numer dwa idzie na krótki spacer po galerii i spotykamy się niebawem, tak? No to dobrze, to para przechodzi, a ja już mówię, na czym będzie polegało wasze zadanie. No a właściwie powiem tak, twoje zadanie. Tak, ty już jesteś ubrana, teraz trzeba ubrać twojego partnera. Jak on to widzi, to ja z nim w międzyczasie porozmawiam, natomiast szefowa salonu, pani Danuta, z całą pewnością pomoże nam wszystkim tutaj, aby za moment zobaczyć niezwykłego ślubnego dżentelmena. No to jestem ciekaw, czy rzeczywiście Wiktoria, to jest takie pierwsze pytanie do ciebie, Patryk, wybiera długo zwykle, jak jesteście na zakupach związanych z modą, czy też bardzo szybko i konkretnie? O nie, to nie Wiktoria. Wiktoria jest zdecydowana i to ona mi pomaga często wybrać właśnie jakieś koszule czy koszulki. Powiedz mi, widziałeś siebie już w tym ślubnym garniturze? Obudziłeś się z wizją, tak będę ubrany, czy jeszcze odkładasz to na ostatni moment? Nie, ja akurat jestem zdecydowany. Powiem ci, Donat, ja siebie widzę w czarnym smokingu albo w czarnym garniturze, tak. Czy Wiktoria to gdzieś tam wyłapała? No to się okaże. Czasami ma szalone pomysły, zobaczymy, na co tam wpadnie. Właśnie o to chciałem cię zapytać. Czy to jest tak, że rzeczywiście ta kobiecość może spowodować, że nagle ona jest w stanie na przykład o 180 stopni diametralnie zmieniać coś w waszym związku? Tak, jest do tego zdolna. No to teraz tak, jeszcze jedno pytanie takie odnośnie samego ubioru. Jak to się mówi, krawat czy muszka? Czy jesteś bardziej taki na sportowo, czy też jesteś, tak jak sam mówisz, chyba man in black, czy też jednak od czasu do czasu myślisz sobie, nie, coś ekstrawaganckiego też mi pasuje? Na weselu widzę się zdecydowanie w muszce. No to zobaczymy, czy to będzie mucha, którą wybierze Wiktoria, czy też będzie to być może jakiś inny ornament, ale zapewne zbliżamy się powolutku do tego momentu. Z tym, że zanim to się stanie, to ja jeszcze odwiedzę mimo wszystko Wiktorię i dopytam tak po cichutku, cóż to ona takiego wybiera. No to chyba przeszkodzę, ale chyba w dobrym momencie. To jest to? Tak, to jest to. Słuchaj, powiem ci, że Patryk miał wątpliwości, powiedział, że jesteś w stanie tak zaskoczyć, że on, choć przyzwyczajony do klasyki, to mówi, że może się spodziewać wszystkiego. Rzeczywiście miałeś różne warianty wyboru tego niesamowitego smokingu? Powiem szczerze, że nie, że ja go widzę tylko w czarnym smokingu. No to tutaj oni się zgadzają już przed ślubem, powiem państwu. To okej. To za chwilę będziemy mieć wielki finał, jak ubierzemy już pana młodego.
No i za moment się zacznie. Przed nami pierwsza część finału tego odcinka, czyli za chwilę zobaczymy panów. Panie już poznali państwo w ich strojach ślubnych. A jak będą wyglądać panowie? Panie Patryku, gotowy? No to teraz, czy Wiktoria jest gotowa na to, co za chwilę tak zobaczy? No to my też jesteśmy gotowi. Panią Danutę poprosimy, żeby odkryła tego asa z naszej talii. Bardzo proszę, zaczynamy. Będę to zobaczyć. Wow. Ale myślałem, że rzucisz mu się na szyję. Muszę najpierw się napatrzeć. Pięknie. Kurczę, nie spodziewałam się. Tak? No to wiesz co, nie mogę nie zapytać, co ci najwięcej sprawiło kłopotu i myślenie o tym, co tu może się takiego, czy będzie mu to pasowało, czy nie będzie narzekał? No myślałam nad dodatkami. Dodatkami, czy koszula taka, czy nie biała mucha, ale jest idealnie, ona tak się wpasowuje w te czarne guziczki. O, ja, pięknie, pięknie. No to może się pan zapiąć. No i co, jak wrażenia? Właśnie w tym się widziałem, w tej mojej wyobraźni, tak. Są niesamowici, zgrani bardzo, no to cóż, para numer jeden, już wiemy jak wygląda, a państwo już widzą jak wygląda nasz bohater, czyli Patryk. No to para numer jeden poradziła sobie, zauważyłem, całkiem nieźle. Zobaczymy, jak to będzie z parą numer dwa. Jeszcze do końca nie wiecie, co się wydarzy. To ja powiem tak, nie w waszych, ale w twoich rękach, a właściwie w twojej wyobraźni teraz, Martyna, leży wszystko, bo to ty za chwilę będziesz ubierać pana młodego. Gotowa na to zadanie? Jak najbardziej. Tak? No to proszę bardzo, Martyna, do dzieła. Widzę, że Martyna pracuje z panią Danusią. Nie podglądaj, nie podglądaj. Chciałem cię zapytać o to, czy na przykład, nie wiem, jest jakiś filmowy amant albo jakaś inna postać na przykład, że marzyłeś sobie kiedyś, o, chciałbym na przykład na ślubnym kobierco wyglądać tak jak ten czy tamten. Wiesz co, myśleliśmy kiedyś w ogóle, jak rozmawialiśmy o weselu, to myśleliśmy, że fajnie byłoby zrobić coś takiego jak w stylu Peaky Blinders, wiesz, czasy prohibicji, ja w kaszkiecie, Martyna w jakiejś takiej długiej sukni, więc myślę, że coś w takim kierunku, właśnie kaszkiet, wełniane, jakieś takie marynarka, taki klimacik, taki troszkę bardziej starodawny jakby. No myślisz, że ona odejdzie od klasyki na taką rzecz? W jakich kolorach byś się widział w tym momencie? Bo ty nie wiesz, państwo też jeszcze nie wiedzą, cóż to może Martyna wybrać. Myślę, że kolory to jest w ogóle dobre słowo, bo z jednej strony to Peaky Blinders, więc tutaj ta klasyka, ale pewnie fajnie, gdyby to było połączone z kolorystyką, bo jednak lubię takie coś rześkiego, nie? Więc zakładam, że może jakaś zieleń, może jakaś czerwień, coś takiego pewnie, co jednak trochę doda energii i ożywi to. Nie jesteś tak, że koniec, na klasykę się zapieram i musi być. Jesteś otwarty na kolory również? Wiesz, to tak jak w życiu, jakaś równowaga musi być, więc pewnie połączenie, kompromis, trochę tej takiej elegancji i klasy z tego takiego starego stylu, no i pewnie jakaś taka nutka zadzioru, kolorystyki i czegoś nowego. No to zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, czy będzie tak jak Damian chce, czy też będzie zupełnie inaczej, bo Martyna może zrobić coś zupełnie innego, ale co robi, to ja się za chwilę sam przekonam. Damian miał pewność, Patryk też miał pewność. Jestem ciekawy, czy Martyna też miała pewność. Co ci zabrało, że tak powiem, najwięcej wątpliwości, w którym z elementów? Czyżby to już było to? Wow. Myślę, że to będzie w punkt wybrany garnitur, którym będzie się dobrze Damian... Nad czym się szczególnie skupiałaś? Co? Bo trochę tutaj elementów widzę jest. Skupiałam się głównie w sumie na kolorze, bo chcieliśmy właśnie trochę dodać charakteru, trochę z pazurem właśnie pójść. Damian lubi odważnie się pokazać, więc myślę, że będzie się w tym dobrze czuł. A poszetka?
Też? To widzę z takim wzorkiem specjalnym? Tutaj dużo jest też elementów czarnych, więc tutaj pani doradziła nam, żeby poszetkę dobrać właśnie do koszuli, żeby ładnie skomponowało się właśnie z bielą i kontrastem. Jak myślisz, trafił w to, co ty wybrałaś, czy nie? Myślę, że tak. No to się przekonamy, proszę państwa, za moment wielki finał i będziemy widzieć go w pełnej krasie. Pierwszego asa stali wyciągnęliśmy. Za chwilę poznają państwo drugiego. Nie wiem, czy już jest przygotowany. Damian! Zwarty i gotowy. Martyna, czy jesteś przygotowana na to, co się może wydarzyć? Gotowa. Gotowa. No to, drodzy państwo, pani Danuto, bardzo proszę, a raz jeszcze odkrywamy drugiego asa. Tego się nie spodziewałam. No, oczywiście, że się spodziewałam Damiana, ale przepięknie wygląda, naprawdę. Jest... Co najbardziej w tym momencie, kiedy przygotowywałaś strój, było może nieco inne, a co teraz najbardziej efektowne jest w tym wszystkim, oczywiście poza twoim uroczym mężczyzną? No chyba całość, bo po prostu to jest wszystko takie dopełnione do siebie, a uwielbiam Damiana też w takich innych, ciemnych kolorach, nieoryginalnych, więc naprawdę skradło to moje serce. Wiesz co, wydaje mi się, że jakbyś miał jeszcze coś na głowie, to tak. O czym mówiłeś w naszej jakiś rozmowie. Kaszkiecik, tak, jakiś tak. Kaszkiecik. Mhm. To byłoby chyba dopełnienie tego, jak się czujesz. Czuję się świetnie, chyba dawno nie czułem się lepiej, naprawdę rewelacja. Podjąłem decyzję dzisiaj, że na pewno lakierki biorę na wysoki połysk, są fenomenalne. Podoba no mi się mega, jest kolor, czyli tak jak chciałem. No właśnie, mówiłeś o tych kolorach, bo ty nie wiesz, on mówił, że może bordo, może zieleń. Co byłoby tobie bliższe? No wybrałaś bordo, więc chyba tutaj odpowiedź jest jasna. No jeszcze się skłaniałam właśnie ku zieleni, bo ta zieleń ta u nas jest motywem przewodnim w życiu, ale stwierdziłam, że w tym bordzie mogę go jeszcze bardziej przeakcentować. Widziałaś spinki? Widziałaś, bo wybierałaś. Dobry wybór, dobry wybór. Ale jak leżą teraz, no to dopiero widać. Drodzy państwo, czyli poznaliśmy ostatnią naszą kartę w finałowym odcinku. Jak się będą prezentować pary, no zobaczymy, to oczywiście będzie zależało od państwa. My zatem dziękujemy bardzo za pobyt w salonie Giacomo Conti. Dziękujemy, dziękujemy bardzo pani Danusie i Danusi i całej załodze. No i wracamy do Darii, bo ona pewnie czeka na nas już w restauracji Opolanka i tam będziemy już żegnać się z państwem właśnie w tym finałowym odcinku. Ależ się cieszę, że was widzę z powrotem. I vice versa, oczywiście również, ale myślę, że najbardziej chyba się cieszą nasi finaliści, uczestnicy tego odcinka, bo naprawdę widzieliśmy oboje łzy, wzruszenia w obu przypadkach, zgadza się? Zgadza się. No i tak, pełna emocji. Rzeczywiście to był najbardziej emocjonujący chyba ze wszystkich dotychczasowych odcinków, no ale właśnie czy wy się spodziewaliście, że będą to aż takie emocje dzisiaj? Absolutnie się tego nie spodziewałem. Absolutnie. No, to my teraz będziemy się spodziewać z kolei lawiny państwa głosów, bo tak jak mówiliśmy, to jest już finał finałów. Odcinek najważniejszy, ponieważ no właśnie, to państwo zadecydują teraz, która para. Czy to będzie para numer 1, czyli Wiktoria i Patryk, czy to będzie para numer 2, czyli Martyna i Damian. Która z tych par stanie na ślubnym kobiercu i wygra tę główną nagrodę, czyli przyjęcie weselne w restauracji Opolanka, na które to atrakcje przygotuje architekt imprez. Drodzy państwo, zabawy, czas start, czyli rozpoczyna się głosowanie, sobota godzina 20, poniedziałek godzina 21, stop. No, zamykamy linię, a we wtorek wiedzieć. Dokładnie, a we wtorek właśnie poznamy wyniki, poznamy zwycięską parę. Bardzo państwu dziękujemy, że są państwo z nami i trzymamy bardzo mocno kciuki za obie nasze pary. Głosujemy zatem. No i co, do zobaczenia. Do zobaczenia, czekamy.